W mrok codziennych trudów, światło matczynej obecności niepokalanej dziewicy. Nie jesteśmy sami, ona jest zawsze przy nas. W Garabandal charakterystycznym zjawiskiem były powtarzające się przed objawieniem trzy wewnętrzne wezwania, zapowiadające przyjście Matki Bożej. Wizjonerki były uprzedzane przez trzykrotne uderzenia wielkiej wewnętrznej radości, że nadchodzi kochająca matka. Wchodziły w stan ekstazy. Pozostawały oderwane od rzeczywistości. Potwierdzały to liczne doświadczenia. W czasie ekstazy widziały jedynie Maryję i siebie nawzajem. Czasem dziwiły się, wychodząc z ekstazy, że wszystko wokół nich jest pogrążone w mroku nocy. One widziały Maryję w światłości, która wydawała się swym blaskiem zalewać i oświetlać wszystko. Ciała dziewczynek stawały się w ekstazie tak ciężkie, że nikt nie potrafił ich podnieść. One same z łatwością podnosiły się wzajemnie, aby na pożegnanie pocałować Maryję. Objawienia miały miejsce najczęściej na drodze Kaliecha. Pierwszy marsz w ekstazie prowadził tą wyboistą i spadzistą drogą na wzgórze Pinni. Wzniesienie to tak bardzo zostało naznaczone obecnością Maryi, że można je nazwać nową górą Karmel. Tu według jej obietnicy ma dokonać się wielki cud, który pozostawi trwały znak dla wierzących i niewierzących. Conchita zna datę przyszłych wydarzeń. Jeszcze dziś panuje tu atmosfera skupienia i modlitwy. Marsze ekstatyczne robiły wielkie wrażenie. Zeszyt 16. 20 września 1987 roku. Vasulo, ukazywanie się moje i mojej matki w Garabandal powinno zostać uznane za autentyczne. Posłuchaj mnie, Vasulo. Za każdym razem, kiedy moja matka ukazywała się moim wybranym duszom, oświecając je swoją łaską, ja stałem przy niej, ale żadne oko nie mogło mnie widzieć. Czasami ukazywałem się jako dziecko, by błogosławić tym, którzy mnie uwielbiają. Córko, pragnę, ażeby te miejsca objawień były otaczane szacunkiem. Pragnę, aby błogosławiąc tym świętym miejscom, uczciła mnie stolica święta. Vasulo, nie chcę powiedzieć tylko Lourdes i Fatimie. Chcę powiedzieć również Garabandal. Przychodzę otoczyć chwałą objawienia w Garabandal. Pragnę zobaczyć, jak stolica święta błogosławi to miejsce, naprawiając wszystko to, co zostało zdeformowane, powiedziane fałszywie przez raniące mnie moje dusze kapłańskie. Niech odrzucą zwątpienia i niech sprawią, że znikną nadużycia popełnione przez tych, którzy przeciwstawili się objawieniom. Czy moja stolica święta uczyni to dla mnie? Panie mój Boże, jakże dowiedzą się o tym wszystkim? Zostaw mnie to zadanie, Vasulo. Ja znajdę skuteczny sposób, by o tym się dowiedzieli. Córko, pragnę, aby za każdym razem, gdy daję im choćby najmniejszy znak mojej obecności, moja stolica święta uczciła mój znak, błogosławiąc mu. Chcę, aby świat poznał moją obecność, moje bogactwa, moje miłosierdzie i moje boskie dzieła. Pragnę, aby moja stolica święta rozprzestrzeniała szeroko znaki, które daję, aby odżywiać świat. Pragnę, aby moja ziemia była urodzajna. Nie dajcie wyrwać kilku pozostających na niej kwiatów. Chcę, aby ta pustynia została nawodniona. Kto nawodni mój ogród? Dlaczego zaniedbują moje kwiaty? Ukochany Jezu, jeśli się nie mylę, trzeba było 7 lat dla potwierdzenia cudu Fatimy. Mój Boże, przewiduję odrzucenie, krytykę i różne trudności przed uznaniem. Kwiecie, nie popadaj w przygnębienie. Pozwól, bym ci pomógł. Zawsze bowiem osiągam swoje cele. Dziewica pragnęła nauczyć dziewczynki właściwej modlitwy, pobożnej i skupionej.
Oto ich głosy zarejestrowane w czasie modlitwy w ekstazie. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Patrząc na nią, relacjonują, modliłyśmy się na różańcu. Odmawiała go z nami, aby nas nauczyć dobrze się modlić. Kiedy odeszła, odczułyśmy wielki smutek. Maryja modliła się wolno. Przypomniała więc, że modlitwa ma płynąć z głębi serca. Nie może być bezmyślnym wypowiadaniem słów samymi wargami. Do Garabandal zdążało wiele osób, nosząc w sercach pytania niepokojące sumienia. Maryja udzieliła wielu pełnych dobroci odpowiedzi. Wizjonerki często nie znały pytań wypowiadanych w głębi ludzkich serc, a jednak przekazywały pocieszające odpowiedzi zatroskanej matki. Wiele osób odzyskało tu pokój, znalazło pocieszenie, nabrało odwagi i ufności. 26 października 1987 roku. W nocy Bóg oświecił mnie, bym lepiej zrozumiała znaczenie objawienia się mojej kuzynce Najświętszej Dziewicy w postaci ogromnej figury. Stało się to, aby potwierdzić, że akceptuje on w swoim kościele i pozwala na ustawianie figur przedstawiających Jego oraz Najświętszą Dziewicę. Następnie w nocy 25 października Bóg oświecił mnie znowu, dając mi do zrozumienia, że pozwala nam na przedstawianie go na obrazach, ikonach, wizerunkach. Także w orędziu z 19 października prosił mnie o przesłanie po pobłogosławieniu zdjęć całunu turyńskiego ojcu Jamesowi i Dawidowi. To było drugie orędzie ukazujące, że Bóg pozwala na to, co niektórzy chrześcijanie potępiają. Pozwalam mojemu kościołowi na posiadanie mojego obrazu. Nie odzierajcie mojego ciała, ozdabiajcie mnie, upiększajcie mnie. Niech ono będzie takie, jakie jest. To znaczy tak, jak jest w kościele katolickim i prawosławnym greckim. Posłuchaj mnie, Wasulo. Ja jestem kościołem. Miej ufność we mnie, umiłowana. Ja jestem Jahwe. Pisz, córko. O stworzenie! Czyż nie wzbudziłem świętych i proroków, aby was ostrzec o końcu czasów? Czyż nie przepowiedziałem wam, że wyślę anioła z mojego niebieskiego dworu, ogłaszającego, że mój tajemny zamiar ma się wypełnić? Niezmienność moich słów zostanie potwierdzona. Czyż nie przepowiedziałem, że misją mojego posłańca będzie oznajmienie wam mojego objawienia? Moim świadectwem jest duch proroctwa. Rozradujcie się i wznoście okrzyki radości, wy wszyscy, którzy jesteście mi wierni. Biada niewiernym, bo moje słowo spadnie na nich jak miecz, uderzając ich i niszcząc całą ich fałszywą mądrość, tę mądrość, która pobudziła moje stworzenie do rzucenia się w sieci szatana i przekształciła moje baranki w lud bezbożny, bezbojaźni i moralności. Dałem ci, Wasulo, wizję ostrzegawczą, przypomnienie tego, czym była Sodoma i Gomora. Niech uważają na moje ostrzeżenie, bo ja, Pan, przepowiedziałem memu stworzeniu, że jeśli się nie nawróci i nie przyjmie mnie jako stworzyciela, uderzy w nie mój miecz. Z powodu mojego nieskończonego miłosierdzia stępuję na ziemię was ostrzec. Ja jestem duchem prawdy, który mówi: słuchajcie tego, co mam do powiedzenia moim kościołom. Stworzenie, nie pozostawajcie bierni, przekazujcie moje ostrzeżenie. Stoję u drzwi i kołaczę. Do tego, kto usłyszy mój głos i otworzy,
Ja, Pan, wejdę i będę z nim wieczerzał. Nie lękaj się, wypełniam moje słowo. Ja jestem przed Tobą. Panie, czy powinnam rozumieć, że prosisz mnie osobiście o przykazywanie Twego ostrzeżenia? Jeśli tak, co mogę zrobić więcej niż fotokopię? Wszystko, o co Cię proszę, to miłość. Pozwól mi pisać w Tobie. Wybrałem już tych, którzy przekażą moje orędzie. Pójdź, jestem z Tobą. Odczuj moją obecność. Tak. Jezus powiedział tak, kiedy Go rozpoznałam. Kochaj mnie. Kocham Cię, Jezu. Naucz mnie kochać Cię więcej, tak jak Ty chcesz, abyśmy Cię kochali. Uczynię to. 27 października 1987 roku. Pragnę, i to pragnienie pochodzi z głębin mojego serca, by objawienia w Garabandal zostały uświęcone i uczczone przez Stolicę Apostolską. Wasulo, czy byłabyś tak miła, by powiedzieć mojej Stolicy Apostolskiej to, o co właśnie Cię poprosiłem? Jak, Panie, jak mogę im to powiedzieć? Jakim prawem? Kim jestem, żeby powiedzieć do Stolicy Apostolskiej? Panie, zaakceptował mnie ojciec James, ale ostatnio pewien teolog katolicki odwrócił się, gdy tylko się dowiedział, że nie należę do wspólnoty, zwłaszcza do jego wspólnoty. Ależ, Wasulo, oczywiście, że do nich nie należysz. Należysz do mnie. Ja jestem Twoim stworzycielem i Twoim świętym ojcem. Zależysz od mojej władzy. Tak, Panie, jesteśmy wszyscy pod Twoją władzą, ale istnieje system, który zmusza nas do przynależności do jednej ze wspólnot chrześcijańskich. Tak mi w każdym razie powiedziano. Wszystkie są tym samym w moich oczach. Ja nigdy nie chciałem, by moje ciało było podzielone. To wy mnie rozdarliście. Wy zadecydowaliście o moim ciele. Wy doprowadziliście mnie do paraliżu. Nastąpiła tu chwila ciszy. Jezus wypowiedział ostatnie zdanie gorzkim i smutnym tonem. Poczułam się winna z powodu przypomnienia mu tego wszystkiego. Och, mój Boże! Córko, czyż nie powiedziałem ci, że masz zachować łzy dla mojej matki? Chociaż Jezus mówił do mnie tonem zdecydowanym, jednak jego smutek nie uszedł mojej uwagi. On był bardziej smutny niż ja. Tak, Panie, ale wydałeś mi się taki zraniony. Jestem tylko człowiekiem. Wasulo, to dlatego, że dzielimy mój kielich, a mój kielich jest gorzki. Powiedz Stolicy Apostolskiej, że to ja przysyłam cię do nich. Posłuchaj mnie. Jeśli spytają cię, do jakiej wspólnoty należysz, powiesz im, że należysz do mnie i że jesteś pod moją władzą. Panie, nie chcę dyskutować, ale czy nie mogłabym im powiedzieć, że jestem prawosławną? Przecież jestem prawosławną. Prawosławni, katolicy, protestanci, należycie do mnie wszyscy. Wszyscy jesteście jedno w moich oczach. Ja nie robię żadnej różnicy. Czego się więc boisz? Poproś o zobaczenie się z moim umiłowanym papieżem Janem Pawłem II. On nie będzie robił żadnej różnicy. Wasulo, powiedz mu. Umiłowany, ja, Pan, stoję u Twoich drzwi i kołaczę. Czy mnie usłyszysz? Czy mi otworzysz? Jeśli mnie usłyszysz, wejdę do Twego domu i spożyjemy wspólnie posiłek. Okaż się zwycięski, a ja pozwolę Ci zasiąść wraz ze mną na moim tronie. Posłuchaj mnie, posłuchaj, co Duch mówi do kościołów. Wydarzenia w Garabandal ściśle łączą się z Eucharystią. W drugim orędziu Maryja powiedziała ze smutkiem: nadaje się coraz mniejsze znaczenie Eucharystii. Maryja pragnie doprowadzić nas do Jezusa w Eucharystii, do przyjmowania Go z miłością i szacunkiem. Takie też znaczenie miały pouczenia anioła, który przynosił dziewczynkom komunię świętą, kiedy w wiosce nie było kapłana. Święty Michał wpajał dzieciom szacunek do Eucharystii, uczył je, jak mają przyjmować Jezusa. Ceremonia zaczynała się upomnieniem, by pamiętały, kogo zaraz przyjmą. Potem odmawiały: spowiadam się Bogu. Następnie anioł kładł hostię na ich językach, a dziewczynki kończyły modlitwą: Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Wydarzenia te z pewnością miały podkreślić ogromne znaczenie Eucharystii oraz wagę częstego i właściwego przyjmowania tego sakramentu. Jezus oddaje się nam w nim z miłością, by dokonywać w duszach dzieła zbawienia. On chce nie tylko przebywać w tabernakulum, lecz pragnie zamieszkać w sercach, by nas uświęcać, umacniać, odżywiać. Eucharystia to pokarm dla Kościoła, mistycznego ciała Chrystusa. Ciało, które nie przyjmuje pokarmu, słabnie i umiera. Wiele osób nie przystępuje dziś do Komunii Świętej, kościoły pustoszeją. Maryja przyszła więc w Garabandal przypomnieć znaczenie Eucharystii. Garabandal przypomina światu także potrzebę nawiedzania Najświętszego Sakramentu. W tym sakramencie Chrystus jest obecny wśród nas. Stał się więźniem miłości w każdym tabernakulum.